Paulina Sykut-Jerzyna, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Do jutra frontowe chmury będą się przemieszczać dalej na wschód Polski, opuszczą nasze granice. Pozostaniemy w polu podwyższonego ciśnienia, ale niestety dominować będzie pogoda pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Będą się również pojawiać przelotne opady deszczu, opady mżawki i powieje też silny wiatr w porywach do 50 do 60 km na godzinę. Noc jeszcze pod tym względem spokojna, wiatr słaby, ale dużo chmur nad Polską, tych deszczowych, bez opadów, krańce północno-zachodnie, południe Polski oraz wschód. Noc ciepła z temperaturą w najchłodniejszym momencie nocy od 5 do 12-13 stopni. Nad Zakopanem pojawią się mgły i zamglenia. Warunki na drogach nocą w większej części kraju trudne ze względu na opady deszczu i na mgły na krańcach południowych. Jutro w ciągu dnia strefa dużego zachmurzenia i opadów będzie się odsuwać dalej na wschód i opuści Polskę. Pojawią się przejaśnienia, ale miejscami też słabo pokropi deszcz. Jutro bez opadów na Pomorzu, Kujawach, w Wielkopolsce. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia od 19 do 21-22 stopni, ale silne porywy wiatru w całym regionie do 50 do 60 km na godzinę. Północny wschód kraju także z wietrzną pogodą. Ten wiatr nasili się w całym kraju, głównie w drugiej części dnia. Temperatura w tej części Polski od 19-18 do 21 stopni i tutaj na wschodzie i południu regionu będą się w ciągu dnia pojawiać opady deszczu. Południowy wschód Polski, na północy regionu deszcz, a na pozostałym obszarze pogodnie, ale wietrznie w całym regionie. Porywy wiatru do 60 km na godzinę, więc odczuwalna temperatura będzie jutro niższa od tej na termometrach, a termometry wskażą na południowym zachodzie nawet do 23-24 stopni. Tutaj na jutro bez opadów, z niewielkimi przejaśnieniami. Warunki na drogach w całym kraju na jutro trudne. Jazdę utrudniać będą i opady deszczu, i silne porywy wiatru. Biometr przy takiej pogodzie niekorzystny. Odczuwalna temperatura o wiele niższa od tej na termometrach. Proszę spojrzeć, od 10 do 17, od 9 nawet do 17 stopni. A kolejne dni to w czwartek pogodne niebo nad zachodnią Polską, a centrum i wschód z deszczem. Ciśnienie 1002 hektopaskale. Piątek bez opadów w centrum i na południowym wschodzie od 14 do 21 stopni. Ciśnienie 1002 hektopaskale. Sobota, piękne słońce wyłącznie na krańcach południowo-wschodnich, na pozostałym obszarze przelotne opady, ale jakże cieple, w centrum ciepło do 25 stopni, południowy wschód do 23 stopni. Niedługo będziemy się cieszyć tym ciepłem, bo już w niedzielę powieje silny wiatr, ochłodzi się, temperatura maksymalna od 8 do 12 stopni, deszcz na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju. Natomiast poniedziałek to temperatura od 7 do 12 stopni, bez opadów, krańce południowo-zachodnie, ciśnienie 1001 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. O poranku średnią mieliśmy w Bydgoszczy, Toruniu i w Lublinie, a tak sytuacja wygląda teraz. Więcej o pogodzie w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. Sponsor.